Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin. Temu spotkaniu z trybun na żywo przy Słonecznej przeglądało się 5450 kibiców. Bardzo dziękujemy. A naszymi gośćmi są trener Jens Gustafsson, a także Artur Bańko, który pomoże w tłumaczeniu. Trenerze, proszę o komentarz spotkania. Start with congratulating Jagiellonia to the win. Zacznę od gratulacji Legionii za zwycięstwo. We are of course very disappointed with the result. Oczywiście jesteśmy bardzo rozczarowani tym wynikiem. This was a game but we played good out on the pitch. To był taki mecz, że wyglądało, że gramy dobrze na boisku. We created a lot of score chances. Stworzyliśmy mnóstwo okazji do strzelenia gola. And we didn't make Jagiellonia create so much score chances. I nie pozwoliliśmy Jagiellonii stworzyć zbyt wielu takich właśnie okazji. But in the end, both boxes, if Jagiellonia had a couple of shots, it's unacceptable to concede these goals. And of course we need also to be honest, we should score a lot of more goals. So we are not good enough in both boxes to win this game. No i tak podsumowując, patrząc z perspektywy obu pól karnych, Jagiellonia oddała kilka strzałów, ale nie powinniśmy my stracić tylu goli po tylu sytuacjach Jagiellonii. I w drugą stronę, bądźmy szczerzy, przy tylu sytuacjach, które sobie tworzymy, musimy strzelać gole. So big disappointment for the result. Big disappointment how we acted in both boxes during the game. Więc wielkie rozczarowanie tym wynikiem i wielkie rozczarowanie tym, jak wyglądamy w obu polach karnych.